Piotrze, poczekaj, zanim wsiądziesz do rajdówki, wiemy, że jest mało czasu, ostatnia sekunda. Słuchaj, myśmy dzisiaj cały dzień nakręcali atmosferę, że przyjdzie do nas gwiazda. Teraz możemy już powiedzieć głośno. Jest to Piotr Żyła. Powiedz mi, czy są już emocje, czy dopiero mamy je wywołać którymś z tych samochodów? Słabo słyszę, ale nie, no żartuję. Coś tam słyszę. Nie, no w porządku. Chodzą słuchy, że boisz się rajdówki i że no to duże emocje, że w ogóle chciałeś nie przyjść tutaj dzisiaj z tego strachu. Czy to prawda? No do końca tak nie było. Córka zeżarła kostkę z kibla i trzeba było do szpitala jechać. Dzieciak biedny. To ty ją karm, daj jej coś normalnego, tylko bułkę i banan. Ale całe szczęście, że to nic takiego i w sumie udało się przyjechać. No to super. Zrobimy z tobą wywiad jeszcze po... Zależy nam na tym, przypomnijmy, aby strata Piotra Żyły do Petera Prewca była jak najmniejsza. Teraz Markus Eisenbichler. Wczoraj szósty. Dzisiaj po pierwszym skoku na miejscu siódmym. 134 metry uzyskał Niemiec. Teraz 137 musiałby skoczyć, aby wyprzedzić Prewca. Czy to się uda? Ładnie to wygląda. Daleko leci Eisenbichler. Ale ma problemy przy lądowaniu. Ojej! Groźnie wyglądał ten upadek, ale widzimy, podnosi się natychmiast, więc wszystko chyba w porządku. Daiki Ito, ojej! No, nie wygląda to najlepiej. Zatrzyma się, zatrzyma. Mam nadzieję, że przy okazji odniósł jakiejś kontuzji japoński zawodnik. Tuż przed progiem zdołał wyhamować. No to wygląda... Als wenn da irgendeiner die Trommel... ...119,1 punktu. Czwartym na liście startowej jest pierwszy z siedmiu Norwegów, z sześciu, bo jeden odpadł, będzie Andreas Stiernen. 118 metrów w kwalifikacjach, wczoraj także daleko, dopiero 42. Jak poradzi sobie dzisiaj w tych warunkach? Dobra prędkość na progu, ale jak widzimy, miał problemy. No i takie podwójne odbicie, niedawno przypominaliśmy materiał sprzed lat. Podobna sytuacja, ale oczywiście zostanie zaliczona tutaj Norwegowi ta pierwsza odległość. Miał sprzyjający wiatr, ponad 1,2 metra na sekundę pod narty odjętych, więc jeszcze dodatkowo 17 punktów, ale jakiś błąd. No i tylko 83,5 metra, bez szans na awans do serii finałowej. Stiernen daleki jeszcze od swojej formy, choćby z poprzedniego sezonu. Osiąga jego młodszy brat Mati, ale Jussi jest także członkiem zespołu rokowego. No, bardzo ciekawą tutaj ewolucję wykonał na skoczni, odbił się od zeskoku i jeszcze skoczył kilka metrów, ale oczywiście zaliczona mu zostanie odległość, gdzie po raz pierwszy jego stopy zetknęły się z ziemią. Tutaj ta odległość 117 metrów to oczywiście przekłowanie. Spójrzmy jeszcze raz. Zawodnik wyraźnie tutaj wylądował. To pomyłka oczywiście pomiaru komputerowego. Ta druga odległość 117 metrów nie może być zaliczona. Wylądował poniżej 90 metra. Myślę, że ten wynik za chwilę zostanie skorygowany. Przez kilka konkursów na mamutach jest mistrzem świata w lotach z ubiegłego roku z Oberstdorfu. Ale czy stać go dzisiaj na taki daleki skok? Stać, tylko że nie ustał. Ależ szaleństwo. Ależ szaleństwo pokazuje, że nie wolno było puszczać z dziesiątej belki. I ma rację. 224 metry. To jest adresowane do sędziów, bo...